blokują go, nie mogę go. Weźcie, a ten jeszcze przeciwko. Co? To no. Chwila, bo tam są. Chodźcie, bo... Ej, o, cię będą wyciągać. Chodźcie, bo wyciągają. Ja kręcę im. No przecież to jak za komuny, kurde. Dzieci Stalina, kurde. No. Chodźcie, chodźcie tu. Zacisnąć. Otacamy. Bierzemy młodzież do środka. Szybko na jasno. No przypomnieliście młodzieży, jak stan wojenny wyglądał. Tacy jak wy mnie spałowali z kopalnicy, byłem silny, jak wróciłem do domu. Dobrze, teraz to samo będziecie robić, co? Prowokacja. Tak, do tego to ja mam ich wszystkich, bo oni nie pierwszy raz są przecież. Pan przejdzie, bo pana zjadą jeszcze. Nie. Oni tak potrafią. Dlaczego potrafią? Ociocie, tu wszyscy. Ociocie, skupiam do grupy, skupić się! Bliżej. Gdzie? O co? O, przepraszam, o co panu chodzi? Gdzie? Przepraszam. Powiedzcie, o co nam chodzi? O co chodzi? Przepraszam. Dobra, przepraszam pana najmocniej, przepraszam. Nie, na co? Przepraszam. Filmujcie to! Filmuję! Stan wojenny od nowa! Stan! Tak, i mówi, jaka jest demokracja w kraju? Co to będzie? No, nie ma teraz demokracji! Gestapo! 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 Co to się dzieje? Gestapo! Pan Żorła! Po co wam powiem? Szkodzicie, robicie zamieszanie. Kochani, siadać! Siadać! Z tyłu, nie damy wyjechać! Nie damy wyjechać! Siadamy! Z tyłu też! Zablokować ich! Dobra. Z tyłu! Siąść z tyłu, żeby nie wycofali! Rozkaz wykonują, nawet nie wie co ma za orła na czapce. Robicie bałagan wy! Wiesz jaka to jest rocznica? Wiesz jaka to jest rocznica, czy nie? Wiesz? Nie rozmawiam. A my z wami nie rozmawiam. Siadamy tu i nie damy pojechać. Jak my żeśmy walczyli o to, żebyście dzisiaj mogli żyć, jak się należy, to żeście z jajka na jajko. Zrobiliście stan wojenny, pokazaliście kim jesteście. Dzisiaj co? Robisz tego samo? Wstyd, że macie orła na czapce i to w koronie. Spokój był, jak najbardziej cisza, porządek. Czy się jeszcze wyżej chce zrobić z wami? Wy mówicie, że wy nie robicie nic prowokacji? Wstyd! Szkoda mi słów na was temat. Wy jesteście, wy pilnujecie porządku, policja. Weź przyjść człowieku na raku wieczorem. To jak zobaczysz, że jedziesz w czterech, pięciu, to z boku przechodzisz.
Nie wstyd wam? Się boić, gnoju, nie wstyd? Gęby nie ja tu tacy jak wy mnie spałowali właśnie o świętym drugim. Wolna Polska. Czy jak spojrzycie dzieciom swoim, swoim żonom w twarz, co? Jak spojrzycie? Spojrzycie? Zastanów się, co ty robisz. Jeden z drugim. Czy nie potraficie spojrzeć sobie w twarz? Wrócicie do domu i co? Co wam ty się nazywasz Polakiem? Środki odurzające? Wszyscy jesteście Polakami? To nie jest Polak. No. Polska policja to się w Katyniu skończyła. Wy posłużycie, ty ze wam listę było pełno. Jeszcze se kurwa przypomnę. Nie wiesz, co to jest honor, prawda, sprawiedliwość. No co się śmiejesz, głupio? No nie masz się czego śmiać. Zobacz, co to znaczy. Bo jeszcze będziesz głośno płakał, no. Wielki związkowcem, że byłeś w policji, tak? W szkole ci kalaczki. Jeszcze będziesz głośno płakał, zobaczył. To teraz kozaka zgrywa. Podobują za te srebrniki, co biorą w tej chwili. No. Bo za nasze pieniądze. Za nasze pieniądze robicie zamieszanie i prowokacje. Tylko zmieniliście. To tak się robi. A jesteście tacy sami, jak było po 81 roku, po 13 drugim. Tacy sami jesteście. Tylko mundury macie inni. Ale czym oni się różnią? Niczym, niczym, no. Przecież ty mówisz jak do skały, no a to stoi jak tego. Jakby mu tam udacyń, że słuchaj, rusz się, no to już. Marionetki. Tak się to robi. A myśmy walczyli, żeby mieli wy. My, pokolenie stare. A teraz co oni robią z nami? Lekceważą to, cośmy wywalczyli. A wręcz przeciwnie, żeby mogli, to by nas zgnoili, rozumiesz? No. Nas by zdeptał. Taki gówniarz to masz śpik pod nosem i żółto w dziubie, to by przyszedł, by cię skopał. Wiecie czy nie? A skąd oni mają wiedzieć, co oni się w Moskwie uczyli historii? To przez takich ludzi jak oni masz co żreć, wiesz? Oni uczyli w szkole jak być narodem, jak społeczeństwo niższe. To ich uczyli. Ale zrobili co? Ja się nie wstydzą. Ale my idziemy do kościoła na mszę. A przecież on nie wie, co to jest msza. Ale jeszcze raz, na jakiej podstawie ich legitymujesz, człowieku? Przecież on nic nie zrobił, rozumiesz? My pokojnie, zachowywał się tak jak należy, na jakiej podstawie go legitymujesz? Ale kazałeś, ty kazałeś gonić, oczywiście, że tak. No, nie ma sensu tego, że nawet legitymacji człowieku nie pokazałeś. I jeszcze na Polaka z tą pałką. No właśnie, no. Z tą pałką. Zgodnie z prawem to było na kręś. No ja wiem, bo to jest taki bohater, co nie, z czasów komuny. Teleskopową pałkę sobie włożył i bohatera udaje. O.